Ona zdążyła przed śmiercią krzyknąć: niech żyje Polska, niech żyje major Łupaśka, czyli jej dowódca, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ale pluton egzekucyjny nie trafił. Wszystkie strzały poszły nad jej głową. Znamy to z relacji kapelana więziennego, który musiał uczestniczyć w tym akcie egzekucji. I dopiero oficer KPW podszedł do niej, strzelił jej z bliska w głowę na wzór katyński. Przed nią też była jakaś przyszłość. Ona swoim hartym duchem, swoją postawą mogłaby pokazywać następnym pokoleniom, gdyby była ciągłość przez wiele lat, że można zachować godność, że można zachować się przyzwoicie. Tak jak ona to nazwała, po swojemu, w sumie dziecinnie, zachowałam się jak trzeba. Ile trzeba hartu, żeby wtedy zachować się jak trzeba. I teraz co się z nią dzieje? Bohaterka, niewątpliwie, polska narodowa bohaterka. Ośmieszona w Gazecie Wyborczej, gdzie redaktorem naczelnym jest osobnik, którego nazwiska tu już wymieniać nie będę. Kilka miesięcy temu pisarka w Polsce, bo trudno ją nazwać polską pisarką, Magdalena Tuj w tejże gazecie napisała, że co jest takiego wyjątkowego w śmierci Niki? Czym ty wy się epatujecie? Przecież zbrodniarze niemieccy, ludobójcy, idący na śmierć, też krzyczeli Heil Hitler. To jest to samo. Po pierwsze, nie też, bo nie krzyczeli niech żyje Polska, tylko jeśli już krzyczeliby Heil Hitler. Po drugie, nie krzyczeli z powodów oczywistych. Dlatego, że wyroki wykonywane na zbrodniarzach nazistowskich były wykonywane już po śmierci Adolfa Hitlera, który popełnił samobójstwo. Już go nie było. Więc krzyczenie niech żyje Adolf Hitler byłoby kompletnym absurdem. I nie znam żadnego przypadku, może taki gdzieś był, gdzieś się może jakiś wariat trafi, który krzyknął Heil Hitler. Ale z tego co wiem, to nie. Jak można mówić, to jest to samo? Wyrównywanie ofiary tej 17-letniej dziewczyny, walczącej tak jak umiała, tak jak potrafiła o Polskę, a walczyła nie bronią, nie działaniami zbrojnymi. Walczyła torbą sanitarną, bandażami i lekarstwami. Ona była sanitariuszką. Nawet na jej procesie, sfingowanym od początku do końca, funkcjonariusze UB i Milicji Obywatelskiej zeznawali na jej korzyść, że na polu walki udzielała pomocy wszystkim, bez względu na to, po której byli stronie. Zachowywali się tak, jak służba medyczna powinna się zachowywać. To oczywiście jej nie uratowało. I teraz, w tym czasie, w Polsce współczesnej, w największej gazecie wychodzącej w Polsce, która ma niezwykłą siłę jeszcze oddziaływania, chociaż na szczęście bardzo mocno dołuje, jej śmierć jest porównywalna z egzekucjami ludobójców niemieckich. Że to jest to samo i oni też krzyczeli. Po pierwsze, krzyczeli nie to i nie za walkę o niepodległość własnego kraju byli postawieni przed sądami uzurpatorów, najeźdźców i zdrajców. W związku z tym, jeśli mamy tego typu sytuację dziś, teraz, we współczesnej Polsce, to nam pokazuje, co jest przed nami, ile trzeba z tego wszystkiego odrobić. Praktycznie zaczynamy prawie że od początku, może nie we wszystkich zakresach, ale to trzeba przewartościować. Trzeba się tamtej Polski, którą nam zabrali, nauczyć od początku i wiedzieć, co to były ugrupowania niepodległościowe, wolnościowe, a co to były ugrupowania zdradzieckie, komunistyczne. Że w wolnej Polsce nie ma równych praw dla zdrajców i dla ich ofiar, bo to byłby absurd. A w tej chwili mamy tak, że ta druga strona cały czas nad nami góruje. Wytworzyli mit. Mit bardzo dla nas groźny, że w 1989 roku doszło do spontaniczności. Strona społeczna, solidarnościowa, zorganizowała się i pokonała komunistów pokojowo. Przedstawili im ofertę nie do odrzucenia. Jeśli zawrzemy upór przy okrągłym stole, zagwarantujemy wam zachowanie stołków, kas, kapitałów,
a wy nas nie spacyfikujecie, to ta Polska będzie normalna i dobra. Dużo ludzi w to wierzy, że dzięki temu uniknęliśmy działań, które byłyby krwawe. Że dzięki temu, że nie ma rozliczeń, w Polsce jest normalnie. A przecież jest odwrotnie. Właśnie jest przez to nienormalnie. Nie było żadnej spontaniczności. Rok 1989 jest schyłkiem tego, gdzie były te knowania od kilku lat wcześniej podskórne. Przyjaźń z komuną, uzgadnianie wspólnych działań, jak jedni i drudzy mają osiągnąć to, co dla nas będzie wielkim oszustwem. Jak dokonać transformacji? Proszę wczuć się w to słowo. Co to znaczy transformacja? Nie mówię Annie Grodzkiej, że tu sobie przyszyję, tam schowam w głębiej i powiem, że nie mam i to już jest transformacja. Nie. Ta transformacja rzekomo polityczna, która nastąpiła, w istocie była transformacją dosłowną. Zmianą form, ale nie istoty rzeczy. Państwo, które istniało przedtem, państwo represyjne i zbrodnicze, istniało nadal. Powstał rząd w wyniku układów okrągłego stołu, czy bardziej podokrągłym, czy kanciastym stołem, który został nazwany pierwszym niekomunistycznym rządem po 1944 roku. A premier tego rządu miał być pierwszym niekomunistycznym premierem, czyli Tadeusz Mazowiecki, bo nie był w partii. Ale kto wtedy tak naprawdę znał jego biografię? Kto wiedział, kto to jest Tadeusz Mazowiecki? Jakie ma zasługi lub jakich tak naprawdę nie ma? Dziś jeszcze jest bardzo dużo ludzi, którzy na ten temat nic nie wiedzą. Dopiero w tym roku ukazały się dwie pierwsze biografie Tadeusza Mazowieckiego. Nierówne. Jedna do wyrzucenia od razu, gruba, w twardych okładkach. W księgarni, gdzie obok mieszkam, pytałem, jak książka schodzi. Powiedzieli, że dwie czy trzy sztuki sprzedali i po dwóch dniach książka zniknęła z półek, z witryny tej, gdzie się wystawia nowości, gdzie zawsze kilka tygodni widnieje. To cieszy. Ta książka nie weszła do szerokiego obiegu. Dlatego, że tam nie ma prawdy o tym człowieku. I druga, już znacznie mniej obszerna, bardziej przyzwoita, ale też w najważniejszych momentach są niedomówienia, opuszczenia i tak jakby autor nie chciał zrobić krzywdy naszemu kochanemu Tadeuszowi. To nie jest robienie krzywdy, bo to jest osoba publiczna. Była przez tyle lat i mamy prawo wiedzieć wszystko. W każdym normalnym, demokratycznym kraju jest to właśnie nieeuropejskie grzebanie w życiorysie. Kandydat do Najwyższego Urzędu Stanów Zjednoczonych, do prezydentury, jeszcze w kampanii wyborczej, zawsze ma przynajmniej kilka biografii pisanych z różnych stron. I tam się wchodzi na wszystko. A może ojciec był w mafii, a może dziadek był seryjnym mordercą, a może matka była kobietą lekkich obyczajów. To nie po to, żeby tego człowieka poniżać, tylko po to, żeby o nim, o kandydacie i także o jego rodzinie wiedzieć jak najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że wyborca później nie powie, ja nie wiedziałem, a my nie wiemy. Bronisław Komorowski, 5 lat temu startując do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej, już obejmując tą godność jako osoba wykonująca urząd prezydenta po Smoleńsku, ukrył swoją biografię. Kto wtedy wiedział, że to jest rodzina o koneksjach ubeckich, że jego teść był podpułkownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w centralnym, że jego teściowa była także wysokim funkcjonariuszem UB. Tak zwana żydokomuna, towarzysze pochodzenia żydowskiego, wyrzuceni z bezpieki w 1968 roku, ale nie na bruk, tak jak rozprawiano się z Polakami po wojnie, ale na bardzo wysokie renty resortowe. Te dane są dostępne, jakie wówczas apanarze dostali. Mogli sobie godziwie żyć. Tego wszystkiego nie było. Być może Polacy wiedząc od początku, znając te wszystkie niuanse, znając biografię tych najważniejszych ludzi, może wybieraliby inaczej i mieliby do tego prawo. Ograniczenie dostępu do wiedzy powodowało, że tworzono mity. Mówiłem o Tadeuszu Mazowieckim.
Jest on pokazywany jako pierwszy niekomunistyczny premier. Nawet z formalnego punktu widzenia to była nieprawda, to było oszustwo. Pierwszym niekomunistycznym premierem w Polsce Ludowej po 1944 roku był niejaki Edward Osupka, przez Stalina zwany Oszybką, czyli Omyłką. Dopiero w 1946 roku dorobiono mu w trybie pośpiesznym, partyjnym, administracyjnym, nie był członkiem partii, Polskiej Partii Robotniczej, dorobiono mu drugi człon nazwiska, żeby to lepiej wyglądało. Edward Osupka-Morawski, szef PKWN, tej struktury sowieckiej. Tadeusz Mazowiecki w takim razie w hierarchii jest drugim niekomunistycznym premierem. Ale czy naprawdę niekomunistycznym? Czy komunizm to jest wybór, czy tylko formalna przynależność do partii? Tadeusz Mazowiecki do partii nie należy. Zawsze był postępowym katolikiem, jak to się dzisiaj ładnie nazywa. Formację umysłową, w której on się wykształcił i działał, nie mówię o kształceniu, bo nic nie skończy. Podawał, że jest prawnikiem. Wyszło na jaw, że był na pierwszym semestrze prawa, a później już nie. To właśnie jest tej biografii, o której mówiłem. W 1949 roku Tadeusz Mazowiecki rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. I wątek jest urwany. Dlaczego? Bo nie studiował, bo nic nie skończył, bo prawnikiem nie był. Ale w 90 roku, startując do urzędu prezydenta, podał w swojej biografii, że jest prawnikiem. Dokonał takiego oszustwa jak Kwaśniewski 5 lat później. Z tym, że Kwaśniewski miał przynajmniej absolutorium, 4 lata studiów skończył, Mazowiecki nie. Formację umysłową, ta, która tworzyła tych tak zwanych postępowych katolików, współpracujących z komuną, w sumie agenturą ideologiczną do rozbijania polskiego kościoła, Kazimierz Wierzyński, wybitny polski poeta, skamandryta, człowiek, który po wojnie nie mógł wrócić, bo była już Polska Ludowa komunistyczna, dla niego miejsca nie było. Zresztą tego miejsca by nie chciał. Był jeden z kamandrytów, który poszedł na współpracę z komuną. Iwaszkiewicz. I dzisiaj wiemy dlaczego. Wystarczy zajrzeć do jego pamiętników, gdzie opisywał, na jaki lep komuna go wzięła. Obyczajowy, jak opisywał. Chędożyłem przed wojną Czesia Miłosza, a Słowiki nam grały trelelele w Wilnie. Jak to było fajnie. Dziwnego, że taki człowiek był później podatny. Chciał żyć na wysokim poziomie materialnym, był spolegliwy, dał komunie nazwisko, wysyłano go na konferencje i kongresy międzynarodowe, żeby pokazać, że władza ludowa jest normalna. Są poeci, są ludzie wybitni intelektualni. Bo rzeczywiście był, ale to był nasz poeta, nasz skamandryta. Kazimierz Wierzyński nie złamał się, nie musiał i nie chciał. Określił takich ludzi jak Tadeusz Mazowiecki katolikami w stanie łaski ubeckiej. Najlepsze określenie, najbardziej cenne, jakie do tej formacji pasuje. Mazowiecki został w wieku 20 kilku lat redaktorem naczelnym tygodnika, który został powołany do dywersji w kościele. Podał specjalnie Julii Brystygier, 5 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, kierował pismem jako człowiek, przecież niewykształcony, młody, bez doświadczenia, czyli musiał mieć jakieś zasługi. Jakie? Te skrócone życiorysy mówią, że w czasie okupacji ukrywał się. Jego pokolenie było w Szarych Szeregach, było w AK, w innych organizacjach niepodległościowych. Być może się bał, może natury miał inny. Miał do tego prawo, nie musiał. Ale później przyszedł okres Polski Ludowej, te początki, najbardziej trudne. Masowe represje, zbrodnie, ludobójstwo popełniane na Polakach, ludobójstwo. Nie bójmy się tego słowa, bo jesteśmy w stanie to udowodnić. I on dokonał wyboru, poszedł na drugą stronę. Nie musiał walczyć pod ziemią antykomunistyczną. Nie musiał być żołnierzem niezłomnym, wyklętym. Ale wystarczyłoby, żeby był normalnym człowiekiem. I nie poszedł do komuny służyć jej z całych sił, z całego serca. A on poszedł. I jako redaktor naczelny tego tygodnika opisywał na przykład procesy księży, gdzie pastwił się nad ludźmi, którzy byli skazani po kilku latach ciężkich prześladowań, śledztwa, zmaltretowani, tak jak było z procesem Kurii Kieleckiej, księdzem biskupem
ordynariuszem Czesławem Kaczmarkiem i jego współpracownikami. Nie musiał się nad nimi pastwić, że za wrogość wobec Polski Ludowej słusznie im się dostało. I ten sam człowiek w numerze niedużo późniejszym, w numerze bożonarodzeniowym w 1953 roku napisał, że spod mojego pióra nigdy nie wyszło nic, czego musiałbym się kiedykolwiek wstydzić. Wystarczy sięgnąć do tych starych egzemplarzy. Wystarczy to przypomnieć i pokazać. I ta wielka niezłomność i ta wielka formacja umysłowa Tadeusza Mazowieckiego maleje, ale przecież to jest nie wszystko. Był jednym z szefów młodzieżówki paksowskiej u Bolesława Piaseckiego w najgorszym okresie jej istnienia, w okresie stalinowskim. W 1956 roku, jak dochodziło do wewnętrznych rozliczeń tych wszystkich ruchów rozpadowych, te instytucje postalinowskie próbowały się przepoczwarzyć, Tadeusz Mazowiecki z grupką zaufanych współtowarzyszy napisali list do Komitetu Centralnego. Skarżą się na swoją instytucję i na swoich przełożonych. I napisał z takim całkowitym oddaniem, że wie, że partia jako gospodarz polityczny naszego kraju w tej sprawie podejmie słuszną decyzję, którą z góry już akceptuje, niezależnie od tego, jaka będzie. To po której ten człowiek był w stronie i za jakie zasługi w latach 60., od 1960 do 1970, przez dwie pełne kadencje komunistycznego parlamentu był posłem. Dwie pełne kadencje. Zachowały się jego wystąpienia plenarne, wystąpienia na komisjach sejmowych. To nigdy nie było objęte cenzurą, dlatego zawsze można było sięgnąć, nawet wcześniej, dlatego że ta partia wiedziała, że ci szczególnie dobrani ludzie, specyficzni, którym partia zaufała, odwdzięczą się tym samym. Nigdy i nigdzie nie powiedzą nic, co partia musiałaby później ukrywać. W przypadku Mazowieckiego mamy wyraźne dowody, kim był i co robił. Socjalistyczne wychowanie naszych dzieci jest naszym obowiązkiem. To są jego wystąpienia. To tak mówi katolik, nawet postępowy, który akceptuje represje na księża, niszczenie kościoła, rozbijanie podziemia. W 1952 roku był współautorem książki Wróg pozostał ten sam. Jaki złowrogi tytuł. I on pokazuje, że podziemie w kraju jest już praktycznie rozbite, zanikło, że Polska Ludowa uporała się z bandami reakcyjnego podziemia. Ale pokazuje zagrożenie, pokazuje wroga, który jeszcze jest, który tu może przyjechać, wrócić. To jest polski Londyn, jak on mówi. To jest ten Anders, to jest ten polski rząd. Siedzą i knują. Z nimi też trzeba zrobić porządek. I gdy w ostatnich miesiącach jego życia wyszło to na jaw, zostało wyciągnięte, jaka była jego reakcja? Że o tym to on może rozmawiać gdzieś tak intymnie, w kuluarach. To on wtedy coś o tym powie. A tak publicznie nie. Czy nawet na koniec życia nie stać go było na powiedzenie przepraszam, na przyznanie się do rzeczy, które już zostały udowodnione, stały się jawne. Nowa elita kosztem starej, tej, której zabrakło. Ale Tadeusz Mazowiecki to jest nie wszystko. To jest cała organizacja wewnętrzna, nie tyle w Związku Solidarność, co na obrzeżach tego związku, naokoło niego, w postaci tak zwanych doradców. I szefa tych doradców w postaci towarzysza Bronisława Geremy. Dlaczego towarzysz? Dlatego, że to jest człowiek, który 18 lat był funkcjonariuszem partyjnym. I opozycjonistą staje się później, w dodatku opozycjonistą bardzo specyficznym. Zawsze jest mu bliżej władzy komunistycznej. To są współtowarzysze, to są koledzy, razem działają. I razem łatwiej podjąć pewne decyzje zakulisowe, które później odbiły się na naszej egzystencji, także materialnej, ale przede wszystkim politycznej. Bronisław Geremek wstąpił do partii w 1950 roku, jako 18-latek. Od razu, jak tylko mógł. Zachowały się jego rekomendacje partyjne dla innych, dla młodszych, dla tych, których wciągał do partii. Na przykład dla Ryszarda Kapuścińskiego, gdzie
właśnie Bronisław Geremek, jako ten starszy i mądrzejszy, wprowadzał Ryszarda Kapuścińskiego